No i proszę, mamy drugi odcinek. Dzięki za wszystkie lajki w górę. No i proszę, mamy drugi odcinek. Wielkie dzięki za wszystkie łapki w górę, lajki, udostępnienia i subskrypcje. Bardzo mi zależało, żeby ten pierwszy odcinek wypadł jak najlepiej, ale teraz to dopiero czuję presję. Na wasze pytania czekam niezmiennie na karol@dacosta.pro. W tytule dajcie Facebook. Ogólnie grom pytań, które mi wysyłacie, zawierają diety do sprawdzenia, po sprawdzeniu których zastanawiam się nie tyle jak wy ćwiczycie, ale jak wy w ogóle funkcjonujecie. Dlatego następny odcinek chciałbym nagrać już stricte pod układanie diet na masę. Myślę, że dobrze trafię w target postanowień noworocznych. A teraz przygotowałem dla was 3 szybkie pytania, no to lecimy. Pierwsze pytanie dotyczy mojej wypowiedzi na fanpage'u, gdzie napisałem, że nie rozumiem ludzi, którzy jedzą czysto przez cały rok. Więc jeden z użytkowników wezwał mnie na tablicy, żebym się z tego wytłumaczył. Samo już jedzenie czysto jest dość abstrakcyjnym pojęciem, bo nie można go sprecyzować. Co to jest jedzenie czysto, które produkty w to wchodzą, a które nie? Na przykład biały ryż teoretycznie jest jedzeniem czysto, ale przecież jest to produkt przetworzony. Ziarna ryżu usuwa się łupinę, a później ona jest polerowana. No więc nie można tego sprecyzować tak naprawdę. Natomiast zauważyłem, że dla niektórych zawodników to jest coś to w rodzaju ascezy. Coś jak mnich zamknięty w odosobnieniu, który dzięki cierpieniu umacnia się swoim postanowieniu. Jest to oczywiście hiperbola. Ciężko porównywać życie w odosobnieniu do odmawiania sobie smakołyków, ale dla niektórych obie rzeczy są równie ciężkie. Ja jestem zwolennikiem złotego środka. Z jednej strony wiadomo, jeśli część puli kalorycznej uzupełnimy z produktów nie za bardzo uznawanych jako dietetyczne, nie ma tragedii. Z drugiej jednak strony metoda aktualnie bardzo modna, czyli uzupełnianie makroskładników, nabijanie kalorii produktami, tak powiem, śmieciowymi, też nie jest najlepszą metodą. Nie róbmy z siebie śmietnika. Myślę, że nagram o tym odpowiedni film, dlaczego jedzenie tego, na co masz ochotę, patrząc tylko na makroskładniki, nie jest zbyt fortunnym rozwiązaniem w perspektywie czasu. A póki co powiem tyle, po prostu nie rozumiem, podziwiam z jednej strony, z drugiej strony nie rozumiem ludzi jedzących czysto cały rok. Ja nie umiem sobie odmówić pewnych rzeczy, ale oczywiście, gdy przychodzi taki czas, na przykład w trakcie redukcji, czy to przedstartowej, czy ogólnie, kolokwialnie mówiąc, spinam dupę i odmawiam sobie wszystkich pokarmów, które nie są uznawane za dietetyczne. A dlaczego tak trzeba robić, opowiem o tym w konkretnym filmie. Następne pytanie brzmi, ile tłuszczu na masie? Ogólnie tłuszcz jest chyba najbardziej lekceważonym makroskładnikiem, jeśli chodzi o budowę masy mięśniowej. A jest to duży błąd. Po pierwsze, mięśnie po części składają się z tłuszczu, a mianowicie ich błony komórkowe, czyli sarkolemmy. Druga sprawa, witaminy A, D, E, K rozpuszczają się tylko i wyłącznie w tłuszczach. Powiem tylko, że witamina D jest kluczowa, jeśli chodzi o produkcję testosteronu. Tak samo kluczowym składnikiem w produkcji testosteronu jest też cholesterol. Dlatego tłuszcze powinny być nieodzownym elementem każdej zrównoważonej diety. No to ile tych tłuszczy? Myślę, że bezpieczne będzie przyjęcie od 0,5 g do 1 g na kilogram masy ciała. Oczywiście jest to w dużej mierze kwestia indywidualna, jak ty te tłuszcze znosisz. Pamiętaj, by opierać się przede wszystkim na oliwie z oliwek, orzechach i zdrowych tłuszczach rybnych, ale nie zapominaj też na odrobinie tłuszczu zwierzęcego z mięs czerwonych, gdyż on też jest potrzebny. Trzecie pytanie dotyczy owoców. Kolega pyta, jak się ma spożywanie owoców przed treningiem, po treningu, przed interwałami i po interwałach. Ogólnie spożywanie owoców przed treningiem nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem. Podniesiony poziom insuliny w trakcie treningu zablokuje nam spalanie tłuszczu, a obniżony w jego rezultacie poziom cukru we krwi, spadek siły. Natomiast po treningu jest to jak najbardziej mile widziany posiłek. Wprawdzie owoce dużo mają fruktozy, czyli cukru, który bardziej uzupełnia jednak glikogen wątrobowy niż mięśniowy, to mimo wszystko jest to bardzo zdrowa przekąska,
A jak wiemy z pierwszego odcinka, nasze ciało po treningu potrzebuje naprawdę wielu węglowodanów. Co do treningu interwałowego, zależy, czy wykonujesz go po treningu siłowym, czy jest on traktowany jako oddzielna jednostka treningowa. Jeśli jest wykonywany po treningu siłowym, jak najbardziej jakieś węglowodany, czy to właśnie w postaci owoców, mogą być przyjęte. Na swoim przykładzie zauważyłem, że to zwiększa termogenezę na tych interwałach. Natomiast jeśli jest to oddzielna jednostka treningowa, to podobnie jak w przypadku treningu siłowego, nie stosujemy żadnych cukrów prostych. Jeśli chodzi o okres po treningu interwałowym, jak najbardziej trochę węglowodanów trzeba uzupełnić, gdyż ubytek dla glikogenu jest znaczny, o wiele większy niż przy zwykłych aerobach, jednocześnie nie tak duży jak po treningu siłowym. Ok, to wszystko na dziś, co przygotowałem. Na Wasze pytania czekam na karolmałpa.dacosta.pro. Zapraszam też na Facebooka. Pozdrawiam. Panu, ile razy?